Dobra, mamy już końcówkę dojenia. Sobie tylko założę fartuch. Ogólnie na dojenie mamy osobne ubrania. No to akurat jest wczoraj założona nowa bluza, świeża, znaczy się, bo nie ten, coki, nie? Ale do mycia większość z nas zawsze zakłada fartuch. No w sumie nawet pokażę wam. Widzicie. Dziękujemy, że pijecie mleko. Bardzo fajny fartuch, wygodny. Z federacji. Dostaliśmy go. Ok. Wiążmy sobie. Płyn mamy już naciągnięty. Ostatnie krowy się kończą doić. Tu krowy przechodzą sobie na swoją połowę. Jeszcze to trochę pociągnijmy. Ok. Rękawki. I zabieramy się za mycie. Co zrobić? Mogą wychodzić. Tutaj to ogólnie ta podstawka jest składana do dojenia, tak jest. Później, żeby do mycia, to ją rozkładamy. Nie jak myję, to jak widzieliście, najpierw sobie tak sępnie namaczam od jednej strony. A wypad. I sobie tylko zatyczki pozbierajmy. Jedna, to otwórzmy. To jest druga, trzecia, dobra, wszystko pasuje. Później jak już mam pozakładane, to sobie namaczam od drugiej strony. O, takie coś. Dobra, to widzimy się za chwilę, pokażę wam jak u mnie wygląda dokładne mycie aparatów. No tu mam jeszcze, też trzeba poprzączać na automaty, bo widzę, że już dwie, trzy są prawie że wydojone. Tam się jeszcze doją. Resztę pozakładam, namoczę. Jak będę mył, to znowu puszczę nagranie. Dobra, mamy już tam pozakładane, namoczone. Włączamy sobie dojarkę. Godzina 21:39, naprawdę fajny czas dzisiaj. Radio akurat jest od pana prezesa. Tutaj druga osoba prawie wygarnia główna. A my sobie dokładnie myjemy aparaty.
Dobra, to z mycia by było tyle. Widzimy się za chwilę przy kolejnej robocie. Dobra, aparaty mamy umyte, ściany pomyte. Tak mniej więcej, no, te boczne są myte raz na któryś raz. Tutaj jedynie przednia i tylnia jest myta dziennie, po każdym dojeniu. Teraz się zabieramy za spuszczenie mleka instalacji. Następnie wylanie wody. I to by było wtedy wszystko. No a jeszcze tam ino wodę ściągnąć, to też jakiś tam urywek się ino nagra. No, trochę za krótko się pompowało, więcej mleka teraz zostało w instalacji. To tam akurat nie przeszkadza, to i tak idzie dla cielaków. Jeszcze z pistoletu trzeba tam ino spuścić. Ale to jak tyle tutaj jest, to w pistolecie później wiele nie ma. Jak na taką ilość prób, to film naprawdę fajnie wytrzymuje. Nie ma na co narzekać. Dobra. No, tutaj nie domyłem, to trzeba będzie poprawić jeszcze. Dobra, to na to chwilę zaścięcie. Widzimy się przy ściąganiu wody. Dobra, wodę mamy już tam wylaną. Ręce sobie przemyć, warto ściągnąć. Jeszcze tylko obejrzymy, jak tam zbiornika wygląda. To prawie tutaj kolega mówi, że może się nie pomieścić. Zaraz obejrzymy. O kurde, no mi noga zjechała. O, 6 rzutów, 5-6 rzutów gdzieś tu będzie. 5-6. Tutaj ile mamy? No. 7, zobaczy jutro, czy wlezie, czy nie. Dobra, bierzemy się teraz na wodę. Normalnie tutaj wszystko było na równo zrobione, tylko że przez te, że ściągacze są zamontowane, automaty, trzeba było tutaj zrobić takie wyskocznie, żeby jak idzie ściągasz, żeby z powrotem tego tutaj nie cisło. O, zapamięć jeszcze.
Dobra, wracają. Tak. Okej, w kanale śmięte, teraz jeszcze na górze i można powiedzieć, że będzie fajrant. Ja się z wami żegnam, do następnego. Jeszcze dla ciekawych pokażę, u nas przez całą noc się świecą 4 lampy, 2 na starej części i 2 na nowej części. Chodzi o to, żeby po prostu miały jasno i produkowały dalej mleko. I to będzie tyle z dojenia.